Walka o wielkie pieniądze wśród duchownych. Co planuje arcybiskup Jędraszewski? Skok na kasę, tak planowane zmiany w krakowskiej kurii określili informatorzy Gazety Wyborczej. Ich zdaniem miejscowy metropolita arcybiskup Marek Jędraszewski, który za ponad miesiąc przejdzie na emeryturę, chce przejąć kontrolę nad majątkiem kapituły katedralnej na Wawelu. Chodzi o szereg zabytkowych nieruchomości w centrum Krakowa i archiwum, w sumie o wartości nawet kilkuset milionów złotych. Kapituła katedralna, przekładając zwyczaje kościelne na świeckie, to rodzaj senatu, który wspiera metropolitę. W czasach kardynałów Sapiehy, Wojtyły, Macharskiego czy Dziwisza wawelskie gremium miało wpływ na ważne decyzje, jakie podejmowano w kurii. Inaczej jest za arcybiskupa Jędraszewskiego, poinformowała w poniedziałek 17 czerwca Gazeta Wyborcza. Walka o wielkie pieniądze w krakowskiej kurii. Informator gazety alarmował w sprawie Jędraszewskiego, tysiącletnią historię kapituły katedralnej ma za nic. Nie korzysta z rad kanoników, w ostatnich latach zmieniał jej skład, by ograniczyć jej niezależność. Nie do końca mu się to udało. Jednym z jego zaufanych ludzi jest ksiądz Grzegorz Kotała. Kapituła katedralna posiada pokaźny majątek, w tym kilkanaście kamienic w centrum Krakowa. Z 25 zabytkowych budowli przy prowadzącej na Wawel ulicy Kanoniczej aż 9 należy do kapituły. Inne należące do niej nieruchomości znajdują się przy ulicach Grodzkiej, Batorego i Poselskiej. Nawias otwierający kropka, 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 nawias zamykający. Z naszych informacji wynika, że ich wartość, redaktor, to kilkaset milionów złotych, do zabytkowych nieruchomości dochodzą cenne archiwalia, tłumaczyła GW. Arcybiskup Jędraszewski przechodzi na emeryturę. Wiem, że Franciszkańska, ulica, przy której mieści się Pałac Biskupów Krakowskich, redaktor, chciała większej kontroli nad finansami kapituły. To miałoby być przedsiębiorstwo hotelowo-restauracyjne, które przynosi krociowe zyski. Tymczasem w kamienicach wiele lokali wynajmowanych jest ludziom związanym z kościołem czy pracujących dla kościoła. Dlatego czynsze w tych przypadkach nie są wysokie. I o to poszło, bo kuria po audycie i raporcie, jaki zrobiła, zarzuciła kapitule niegospodarność, mówił anonimowo dziennikowi jeden z krakowskich duchownych. Zdaniem GW arcybiskup Jędraszewski wydał poufny dekret, w którym jednocześnie narzuca kanonikom komisarza i dyskredytuje ich dotychczasowe dokonania. 24 lipca metropolita krakowski skończy 75 lat, co zgodnie z prawem kanonicznym oznacza przejście na emeryturę. Jego następcę wyznaczy papież Franciszek.